Czas na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, a konkretnie z Warszawy Zachodniej. Za tą ścianą znajduje się stare przejście podziemne Warszawy Zachodniej. Teraz, dokładnie tutaj, jest wyburzony już aktualnie peron 5. Zapraszam na kolejny materiał. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i trzymam za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Znajdujemy się oczywiście nad Warszawą Zachodnią, jak możecie zaobserwować i jak Wam pokazałem już bezpośrednio na początku, z przejścia podziemnego, gdzie peron 5 znika nam w oczach. I spokojnie, kolejne perony też już niedługo będą znikać. Ale najpierw zmijmy się peronem 5, który też no już swój kres działalności właśnie w tym momencie ma. Co warto podkreślić, sam peron 5 oczywiście został wykreślony już całkowicie z rozkładu. Częściowo jest już rozbierany, jednakże ze względów na kolizję w postaci sieci trakcyjnej nie może być całkowicie wyburzony. Tutaj jest element czekania bezpośrednio na wyburzenie pozostałych peronów, czyli peronu 4, jak i również 3. A to nastąpi już w grudniu, dokładniej 11 grudnia będzie ostatni rozkładowy przejazd pociągu na tym peronie, czy na tych peronach, czyli na 3 i 4, a 11 grudnia będzie ostatni przejazd, a 12 będzie już wyburzany. Oczywiście stopniowo od rozbierania poszczególnych elementów do całości. Natomiast, tak jak teraz tu możecie zaobserwować na ujęciach, wyburzenie peronu 5 już idzie pełną parą. Przejście podziemne jest w kawałkach. Zdjęcia mają już parę dni, bo są ze środy, więc domyślam się, że teraz może tam już właściwie nic nie być, bo jak dobrze piszecie w komentarzach, wyburzenie zazwyczaj dosyć szybko idzie, a na zachodniej to wiem, że tempo jak przy pracy przy peronach całkiem szybko wygląda. Więc również to możecie zaobserwować na tych ujęciach tutaj. Dwie koparki pracują, oczywiście wszystko wyjeżdża. Mamy tutaj najpierw zdjęcia z drona, później wam pokażę bezpośrednio zdjęcia z ziemi, bo tutaj też miałem okazję sobie zobaczyć, jak to wygląda. I ogólnie tutaj warto podkreślić też, że nawet na starej zachodniej, taką, tą, którą pewnie pamiętacie i z tej, której aktualnie korzystacie, były dwa przejścia podziemne. Jedno przejście podziemne to jest to, które właśnie teraz widzimy, jest wyburzone, a drugie przejście podziemne to jest tunel bagażowy, który się znajdował od tego miejsca no, z jakieś 50 metrów dalej. O nim też za chwilę co nieco powiem, bo jest to na pewno ciekawe miejsce, o którym mało kto wie, a zostało zamknięte już naprawdę całkiem dużo lat temu, no z ponad 40 lat temu od dzisiaj. Natomiast warto podkreślić, tak jak tutaj teraz widzicie, przejście podziemne jest już po części wyburzone, torowisko zostało rozłożone, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie w większości miejsc. No i oczywiście sieć trakcyjna czeka na dalsze elementy, jeżeli chodzi o dalsze wyburzanie, bo cała sieć nad tymi peronami jest naciągnięta. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma bramek, tak jak zazwyczaj na nowych stacjach jest to robione, czy też słupów trakcyjnych pojedynczych, tylko jest to na takich linkach, no, linach potężnych, które tutaj po prostu podtrzymują i utrzymują całą sieć trakcyjną nad całym torowiskiem. To jest właśnie jeden ze słupów, który w tymże miejscu jest. Nominalnie to się znajdowało nad wszystkimi peronami, w ten sposób to było rozmieszczone. To jest oczywiście stary typ rozmieszczania, teraz to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast to działa w ten sposób, iż jeżeli się usunie jeden słup, to całość nie będzie napięta i wszystko spadnie. Dlatego tutaj teraz te stare słupy są specjalnie podtrzymywane, aby to wszystko nie poleciało w dół i cała sieć trakcyjna nie spadła i byśmy nie mieli w ogóle żadnego pociągu na zachodniej, a tego to byśmy już na pewno nie chcieli. Tutaj jest też dojazd techniczny na plac budowy, no bo wiadomo, jeżeli plac budowy jest na środku stacji, no to oczywiście jakiś dojazd musi być. Tutaj jest takie jeden z dojazdów, przejazd kolejowy przez dużą ilość torów nowej zachodniej, no i oczywiście przez kawałek peronu 6, który jest chwilowo nieskończony, aby faktycznie tutaj dojazd mógł być zachowany. To jest właśnie ten słup, który możecie zobaczyć. On jest tutaj przez te metalowe pręty 2
wspinane, aby cała konstrukcja nie poleciała, no i dopóki po prostu nie będą kolejne pedony rozbierane, no to tych elementów nie można zdejmować, bo oczywiście wtedy też wszystko poleci. Wtedy będą wzmocnione te słupy już bezpośrednio na pedonie drugim, no i będzie można na spokojnie pracować dalej i wyburzać to wszystko jak najlepiej. Także jak powiedziałem, już bezpośrednio 12 grudnia nie będziemy mieli, znaczy już nie będziemy mieli użytkowanego tego pedonu, więc wejście na kładkę będzie się również odbywać z pedonu drugiego. Teraz się to odbywa aktualnie właśnie po takim zejściu, już nawet niekoniecznie technicznym, ale jest takie jedno właśnie zejście na kładkę z pedonu czwartego. Wchodzimy, ale już bezpośrednio w grudniu będziemy wchodzić z pedonu drugiego. Na pedon pierwszy czy na WKD będzie już bezpośrednie zejście, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się w czasie. No i może w kolejnym materiale z tej przebudowy wam to pokażę. Tu jest ten element, który wam chciałem właśnie pokazać, jeżeli chodzi o te przejście podziemne, bagażowe. I czemu wy pewnie go zupełnie nie kojarzycie? Zwróćcie uwagę, że tutaj oczywiście mamy normalny peron, już całkowicie pusty, nie ma latarni w większości. I tam dalej, prosto jak zaobserwujecie, jest taka betonowa płyta na środku peronu. No i po co pod nią może się znajdować? Sprawdziliśmy tam pod studzienką, faktycznie nie ma zejścia do tego tunelu, ale na innym peronie, który już został wyburzony, było tutaj zejście. Tu jeszcze paręnaście lat temu stał budynek, gdzie były zwożone, była winda normalna, towarowa, i były zwożone bagaże na dół, do tunelu bagażowego, który prowadził bezpośrednio do budynku dworca Warszawy Zachodniej. Teraz tego nie ma, tunel pozostał, z tego co słyszałem, różne tajemnice tam i ciekawostki można zobaczyć w tym tunelu i może jeszcze przed jego kompletnym wyburzeniem uda mi się tam wejść, ale to jako inna trochę już ciekawostka i też może w ramach Warszawy Zachodniej coś wam pokażę, ale taka ciekawostka, że faktycznie taki tunel w tymże miejscu się znajdował, ale tutaj mamy już zupełnie nowy tunel, nowe przejście podziemne i też nowe mapki tutaj możecie zaobserwować. Prosiliście mnie, abym wam pokazywał na mapie, gdzie dokładnie się znajduje kamera w danym momencie i przejściu podziemnym i na powierzchni, więc również zaplikowałem takie trzy mapki z różnymi podziałami na różne poziomy widoczności. To jest oczywiście hala dworcowa bezpośrednio od ulicy Tunelowej, która powstaje. Już powoli kończy się, z tego co słyszałem, znaczy już projektowanie się chyba zakończyło, jakoś mniej więcej na tym etapie to jest. I hala dworcowa będzie już niedługo budowana. Jak widzicie, przy budynku wielofunkcyjnym już powstaje faktycznie ostateczna ściana właśnie, którą będziemy widzieć bezpośrednio z hali dworcowej. No i nowy dach, cała konstrukcja, to jest ogólnie dosyć duża konstrukcja szklana, no i oczywiście nowy też element dachu tutaj będzie. No i to wszystko będzie się łączyć w jedną całość. Tutaj zwróćcie uwagę, nad przejściem podziemnym jest taki czarny materiał. Jest to czarny materiał, który się nazywa polimoczynnik i ten materiał chroni całe przejście podziemne od góry, od jakichkolwiek substancji, których byśmy nie chcieli, czy też jakkolwiek od rozpadania się przejścia podziemnego z czasem i z eksploatacją. Znajdujemy się bezpośrednio w przejściu podziemnym obok peronu 9. Tutaj dalej się idzie. Jak widzicie, jest tutaj nowa już podłoga, pojawia się w najlepsze, jak i również nowe ściany, które mieliście w tytule tego filmu. Nowe ściany mają już tutaj swoje różne elementy. Tutaj jak widzicie, tutaj się pojawiają konstrukcje pod nie, a cała podłoga już od dłuższego czasu w niektórych miejscach jest zaplikowana, oczywiście z drogami dla osób niewidomych i niedowidzących. Tutaj są zamontowane. Sufitu podwieszonego oczywiście jeszcze nie mamy, ale to będzie jeden ze ostatnich elementów, bo tam całe okablowanie też będzie szło, żeby to można było ukryć i żeby pasażerowie nie widzieli tego, co jest niepotrzebne. Warto też tutaj zaznaczyć, że dokładnie pod nami znajduje się tutaj tunel tramwajowy, który będzie w przyszłości jechać w kierunku Odolan. No i z tego tunelu będzie osobny materiał z tramwaj kierunek Warszawa Zachodnia, w skrócie tramwaj kierunek Zachodnia, ale jego zobaczycie no już jako raczej w kolejnym tygodniu. Nie mam czasu zbytnio, żeby go w tym momencie zmontować. Tu właśnie będą windy i również schody, jak i również schody ruchome w tymże miejscu. Za chwilę zobaczycie na mapie dokładnie, gdzie się znajdujemy. Tutaj właśnie na wprost, po lewej i po prawej stronie możecie zaobserwować takie luki, które tutaj są wypełnione aktualnie pod nowe podłoże, czyli chodnik oczywiście w tymże miejscu i płytki, aby dało się po nim chodzić, ale to jest oczywiście rezerwa pod przyszłe schody ruchome bezpośrednio na peron tramwajowy. Tutaj właśnie widzicie mniej więcej, gdzie się znajdujemy i to też wyjście będzie bezpośrednio też na powierzchnię tutaj, bo my mniej więcej centralnie tutaj się znajdujemy pod nową ulicą tunelową, którą oczywiście autobusy 103 będą jechać w kierunku swojej nowej pętli, pod budynkiem dworca. Natomiast tutaj mamy kolejny element. Tu już się zaczynają lokale handlowe, które możemy zaobserwować po prawej
prawej i lewej stronie, w zależności od tego, czy to są pomieszczenia techniczne, czy jednak handlowe, nowe, wielkie powierzchnie szkła, oczywiście, żeby było jak najbardziej nowocześnie. Sam dworzec pod ziemią będzie dosyć podobnie wyglądać jak Kraków Główny, jeżeli ktoś tam z Wam był. Faktycznie to mniej więcej podobnie wygląda. I też tutaj zwróćcie uwagę, jak wysoko te ściany są tutaj zamontowane, ile jeszcze tutaj warstw faktycznie podłogi będzie i że faktycznie to wszystko się jeszcze trochę podniesie, aby to nie było bezpośrednio na tym betonie, na którym teraz tutaj stoimy. Tu jest właśnie ta przestrzeń, o której Wam mówiłem, bardzo duża, no kto wie, może jakiś duży sklep wielkopowierzchniowy się tutaj pojawi. No i oczywiście tutaj po środku schody z schodami ruchomymi, których jeszcze nie ma. Schody ruchome oczywiście się pojawią, jak już wszystko będzie zakryte i nie będzie tutaj padać deszcz, bo to jest wyjście właśnie główne, jako wyjście do dworca, hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. Tam dalej już są takie ścianki trochę inne, mniej przezroczyste, czyli nie ze szkła całkowicie, a tutaj mamy już bezpośrednie i bardzo łatwe i szybkie przejście pod perony, które aktualnie są już wykorzystywane, czyli peron 8, 7, jak i również 6. A tu jest oczywiście no, te schody i po bokach będą schody ruchome. Tutaj zmiany nie są aż tak znaczne, jeżeli patrzycie na przykład na torwisko zachodnie, które ostatnio przebudowało się, ale oczywiście się pojawiają. Głównym elementem to są te nowe ściany, jak i również powoli już montaż nowych schodów ruchomych w różnych miejscach, bezpośrednio na perony. Tu możecie właśnie zaobserwować te wszystkie schody do góry, one są na poszczególne perony, które możecie zaobserwować. Teraz będziemy mijać wejścia i schody bezpośrednio na peron 7, jak dobrze pamiętam, właśnie w tymże miejscu. No i tutaj macie oczywiście zwykłe schody, no i po lewej stronie miejsce na schody ruchome. Do góry oczywiście, najprawdopodobniej będą puszczone, ale wiadomo, schody ruchome można puścić w zależności od potrzeby w różnych kierunkach. No i tam dalej, na samym krańcu i końcu możemy zaobserwować już peron 6, na który też oczywiście jest wejście, a tutaj nawet została zdjęta część góry i można było zobaczyć peron, znaczy dach, nowy dach z poziomu przejścia podziemnego. Tutaj oczywiście, jak widzicie, nowe elementy, nowe ścianki też się pojawiają już wydzielające zejścia na perony. No i dalej ta ściana, którą widzicie, to jest ściana techniczna, no zostanie wyburzona później i to nawet już długo całkiem, ponieważ za tą ścianą aktualnie znajduje się nic. Znaczy tam, gdzie to są te żółte elementy, tam jest przejście podziemne stare, przejście podziemne, które jak widzieliście przed chwilą jest już wyburzane. Czyli od starej Warszawy Zachodniej całkowicie wąskie, malutkie przejście w porównaniu z tym, co tutaj widzimy. Natomiast pozostałe elementy, tam po prostu jest piach i nic nie ma, więc dopóki nie zostanie to wszystko wykopane pod ziemią, no to wiadomo, prace tutaj nie będą mogły iść dalej, po prostu nie można wyburzyć tej ściany, bo wszystko by się wsypało tutaj. A tego też oczywiście byśmy nie chcieli. Podobnie to wygląda w tunelu tramwajowym, który się znajduje tutaj po lewej stronie od nas, jeszcze pod nami na poziomie minus 2, ale jego dzisiaj Wam nie będę pokazywać i tam również właśnie jest trochę odcięty element bezpośrednio od tego odcinka. Natomiast tutaj możecie zaobserwować jeszcze, przechodząc dookoła tych schodów, bo to ogólnie to jest największy ruch, jaki tutaj będzie, to właśnie dookoła tych schodów, chyba że na górę. Wyjście na przystanki autobusowe, co może Was zainteresować, właśnie będzie się odbywać przez te duże schody ruchome. Ile tu będzie jeździć linii autobusowych? Tego Wam nie wiem, chociaż sam jestem ciekawy, czy będzie tylko 103 linia autobusowa, czy może tutaj coś jeszcze podrzucam, bo jeżeli tutaj faktycznie będzie aż taki duży ruch, to dobre połączenie stąd do metra Płocka byłoby, bym powiedział, nawet preferowane, zanim jeszcze tutaj tramwaje ruszą, bo tramwaje trochę później ruszą. Oj, no trochę, no, za jakieś 10 lat później w tym kierunku, w drugim kierunku trochę szybciej. Natomiast tutaj patrząc dalej możecie właśnie zobaczyć kawałek prześwitu do przejścia podziemnego, no i oczywiście no, sufit, który się pojawia tutaj właśnie z izolacją, aby no, całe tutaj dźwięki, hałas, jakikolwiek śruby na dole nie przechodził na górę. Tu wyjścia bezpośrednio po drugiej stronie ulicy Tunelowej będą w tymże miejscu. Za chwilę zobaczycie na wizualizacji, jak to wygląda, te schody. No i tutaj jest widok, część techniczna, by dało się jakkolwiek na przykład wynosić urobek z poziomu minus 2, który się znajduje tutaj, no i tam będzie to widowisko całe. Na koniec jeszcze przejdziemy się raz w kierunku peronu 9, abyście mogli to jeszcze dobrze połączyć sobie w jedną całość, jeżeli chodzi o tą perspektywę. No i co ja mogę powiedzieć?
Tak jak powiedziałem już wcześniej, czekamy na kolejne wyburzenia, na kolejne części, jeżeli chodzi o przejście podziemne i wtedy faktycznie prace bardziej ruszą. Wyburzenie oczywiście planowano 1 i 2, nie jest planowane na ten rok. To jest planowane dopiero kiedy się zakończy przebudowa już peronu 3, 4 i 5 i wtedy będą wyburzone te dwa perony, z czego jeden to jest podmiejski, drugi to jest WKD. Jest to peron niski, też peron niski pozostanie w tymże miejscu, jeżeli chodzi o WKD-kę, no i tam się dosyć mocno zmieni. Warto też podkreślić, że perony, które już teraz będą właśnie wyburzone w najbliższym czasie, czyli perony 3 i 4 będą nietypowe, jeżeli chodzi o cały układ Warszawy Zachodniej, bo będą to perony, z których wiadomo, ruch jest jak największy. Tutaj taka ciekawostka, w tymże miejscu znajduje się wnęka na później urządzenia elektroniczne, czy jakieś szafy, biletomaty, kasowniki to nie, ale biletomaty, automaty z jedzeniami, czy na przykład też hydranty. Natomiast wracając bezpośrednio do tych nowych peronów, czemu one są inne? To dlatego, że będą miały poczwórne wejścia na część peronową. Nawet 5 będzie wejść. No i dobra, przesadziłem trochę z tymi 5 wejściami, ale do rzeczy. Będą 4 wejścia. Jedno wejście z kładki. Jedno wejście podwójnymi schodami ruchowymi na część wschodnią peronu. No i normalne wejścia od głównej części przejścia podziemnego, czyli schody ruchome plus zwykłe schody podwójne. Czyli będzie łącznie 3 wejścia z przejścia podziemnego, łącznie aż 4 ciągi schodów ruchomych. No i zejście z kładki, która oczywiście później będzie trochę bardziej użytkowana, jak będzie miała już przejście po całości do Alei Jerozolimskich. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie koniecznie przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału z Warszawy Zachodniej, który będzie już niedługo właśnie i z tunelu tramwajowego, jak i również z lodowiska zachodniego, który właśnie teraz mogliście zaobserwować, jak wygląda, bo to też mam przygotowane, już niedługo będzie się pojawiać. No i oczywiście niedługo będę robić podsumowanie po ponad 700 dniach budowy Warszawy Zachodniej, więc koniecznie tego nie przegapcie, tego już pewnie na początku grudnia lub na końcu listopada ten film pojawi się i zobaczycie, jak cała Zachodnia się zmieniała na przestrzeni tego czasu i zapraszam też do wspierania, bo wtedy niektóre filmy możecie zobaczyć przedpremierowo trochę wcześniej. Do zobaczenia, cześć! We'll be right back.